No cześć. Aktualnie jestem sobie w chatce. Na razie nie powiem wam gdzie. W Beskidzie Żywieckim. Troszeczkę musiałem ogarnąć, bo był bałagan. No szkoda trochę takich miejsc, że ludzie nie szanują. Więc troszeczkę uporządkowałem. Napaliłem w piecu. Także robi się cieplutko. No i coś sobie tam przekąszam. Tak jak powiedziałem wcześniej, wrzuci się taką pełną relację, taki filmik pełny. No to sobie zobaczycie, tak wszystko. Myślałem, że ktoś tutaj idzie do tej chatki, ale niestety poszli dalej szlakiem, także nawet im się tu nie chciało za bardzo chyba wchodzić. Chociaż nie dziwię się, bo tak jak mówię, są ślady, ale to tak sprzed kilkunastu może dni, że ktoś tutaj był. No zresztą tak jak mówię, no bałagan zostawił po sobie. A tak jak mówię, no szkoda takich miejsc, żeby je niszczyć. Ktoś udostępnia takie miejsca. No, a ktoś tego nie szanuje. Nie. To są fajne miejsca, można sobie odpocząć. To nie są schroniska, tylko takie typowe miejsca górskie dla prawdziwych ludzi gór. No i aktualnie, tak jak mówię, ja jestem tutaj sam. Nikogo tutaj nie ma. Nie zapowiada się raczej, żeby ktoś przyszedł. Jest godzina 15. Także. Ja sobie, że tak powiem, grzeję wodę, robię właśnie, bo źródło niestety jest zamarznięte. Chyba, że go nie znalazłem, tego co potrzeba. Natomiast topię sobie śnieg na wodę. Się tam garnek cały gotuje. No i tyle. No i dzisiejszą noc spędzę w Beskidzie Żywieckim w jednej z chat w lesie. I tak jak mówię, no jeszcze raz to powtórzę. Szanujcie takie miejsca, bo naprawdę znikają, coraz mniej takich miejsc jest, więc warto, że tak powiem, szanować. Jeżeli korzystacie z takiego obiektu, posprzątajcie po sobie. Jeżeli jakieś drzewo było, no to narąbcie to drzewo, zostawcie to drzewo tak jak było, posprzątajcie po sobie, śmieci zabierzcie. No i tak jak mówię, trzeba szanować takie miejsca, bo coraz mniej takich miejsc jest. No a tak wspominałem, ktoś tutaj był kilka dni temu. No i troszkę nabałaganił, no ale posprzątałem za niego. I jest teraz tak w miarę. No to tyle chciałem w sumie dopowiedzieć. Tak mówię, nie zdradzam nadal tego miejsca. Może niektórzy wiedzą, gdzie to jest. Ta chata. Natomiast zrobi się po prostu taki cały filmik z pobytu tutaj. Na razie trzymajcie się. Ja też mam ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o baterię, więc kwestia, myślę, że na żywo już raczej nic nie będzie. A tak jak powiedziałem, zmontuje się coś i wrzuci. Także do zobaczenia. Chyba, że jeszcze moment. Pokażę wam moją piękną chatę. Tak to zrobimy. Chwila. Musimy kamerę przełączyć. Tak to tutaj wygląda. Piecyk jest. Pali się coś nie coś.
No i tu jest taka antresola góry. Można się przekimać również u góry. Także tutaj więcej osób się zmieści. Jak mówię, troszeczkę porządek ogarnąłem, ale jeszcze troszkę jest bałaganu. No i to by było na tyle. Także do zobaczenia następnym razem.